Dobra, więc witam serdecznie w kolejnym materiale z serii Forspoken. No i w dzisiejszym odcinku przejdziemy na eksplorację zupełnie nowej krainy, a mianowicie krainy o nazwie Vizorian. Więc jak sami widzicie, jest to dosyć mroczna kraina, od razu mamy te wszystkie niebezpieczne sztormy. No i naszym głównym zadaniem jest dostanie się do tego głównego zamku wiedźmy Ols, tak się chyba nazywała. Nie, przepraszam, Olas. W takim razie nie ma co więcej przedłużać, no i przejdźmy na eksplorację. Na samym początku znakomite zdjęcie, proszę bardzo. To będzie idealny moment. No nie! Dobra. W takim razie nie ma takiej możliwości. No tak, jeżeli mamy ten ogromny sztorm niebieski, to najlepszym podejściem jest chyba ucieczka. Z tego, co mówią właśnie twórcy w różnych notatkach, to jest najbardziej przerażający stan. Mogą być jacyś mało przyjemni wrogowie, super mocni, więc trzeba mocno uważać. Tędy z kolei. Wydaje mi się, że z takim wrogiem już walczyłem. Dobra, tak chyba wyjdzie to jednak najszybciej. Za pomocą tych kamieni. No tak, tylko wrogowie są w dużej ilości, trzeba uważać. Jeszcze ktoś był po boku? Jacyś cały czas nowi? Dobra, tylko na co mi to wszystko było? Może jakieś materiały, artefakty albo inne przedmioty, ale niestety niczego takiego nie widać. Po prostu obóz tych pojedynczych wrogów. Dobra. Nic co po nas. Więc jeżeli będą takie standardowe walki, chyba w sumie szkoda czasu. Jeżeli będą jakieś nowe zupełnie regiony, jakieś, nie wiem, ruiny, bardziej interesujące, to wtedy warto się jednak zatrzymać. O, to jest akurat przeciwnik, na którego nie wiem, czy sobie radziłem. Zaraz, zaraz, kto to w ogóle jest? A nie, walczyłem już z takim na samym początku chyba. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ten ma akurat bardzo dużo zdrowia. Ataki tego rodzaju, z bliska. Jeszcze możemy truciznę wykorzystać. Nie, to z pewnością nie zadziała. No, ataki dystansowe będą najbardziej bezpieczne, więc tak podejdźmy. Ej, come on! A, jesteśmy zbyt daleko walki chyba. Przepraszam. Dobra, kolejna sprawa warta uwagi to przejście tam na górę. Wow, chwila, moment. A, no takich nietoperzy już sobie w sumie radziliśmy, więc raczej po prostu przejdę bokiem. Tu bym akurat wskoczył, to może być interesująca kwestia. Ej, come on! Jakim sposobem nie udało mi się tam wskoczyć? Dobra, teraz. Co ja zrobiłem tutaj źle? No bohaterka nie potrafi się wspiąć! No i co ja mam w tym miejscu zrobić? Nawet jeżeli przytrzymuję kółko, które powinno w tym miejscu zagwarantować normalne wskoczenie, może z jakiejś innej strony.
Bohaterka się chwilowo zepsuła. O tak? A, za pomocą kwadratu mogę to chyba lepiej zrobić. Tędy z kolei. Mamy coś interesującego, nic takiego raczej nie widzę, jakieś materiały dodatkowe. O, jest i skrzynia. W takim razie dziękuję. Tak się podchodzi. Dobra, to tam jakkolwiek wskoczy tak wysoko, dobra. No i tym oto sposobem odblokujemy sobie tą wieżę strażniczą. Zobaczymy, jakie są ciekawe materiały wokół. Ta, mamy na przykład jakiś kolejny domek, tam o wiele dalej, jakieś ruiny. No kilka jeszcze zdjęć przykładowo. No fajnie się to prezentuje. There's no telling what Olas might throw. Keep your wits about you. Don't worry. I'm not about to get tricked by another one of her illusions. I'll raise the alarm if I see anything suspicious. Thanks. That would actually be helpful. No tak, ta wiedźma już mnie w poprzednim odcinku zaatakowała za pomocą swoich iluzji. Ale wątpię, żeby po raz kolejny coś takiego się stało. Tam ta rzecz była bardziej fabularna, z dużą ilością cutscenek. Więc w sumie wątpię. Ten z kolei. Jakieś zdjęcie dałoby radę zrobić. No, wrogowie są odporni na ten rodzaj ataku. Natomiast te śnieżki, czy tam jak to nazwać? Także wychodzi dosyć powoli. Mamy kilku naprawdę super mocnych wrogów. Ja, moment, co się w tym miejscu dzieje? Trzeba na tych właśnie zielonych uważać, w szczególności. I są dosyć straszni. Dobra, dobicie. Pytanie, jakie w ogóle materiały zyskam, jeżeli tych wszystkich przeciwników załatwię. Na razie nie widzę niczego super spektakularnego. Dobra, ulti. Wszyscy przeciwnicy sobie w zasadzie poszli od tego, czego strzegli. Dobra, w takim razie bierzemy. No właśnie, jesteśmy przebici. Jeżeli teraz bym otrzymał dużo obrażeń, to chyba by było po nas. Trzeba zagrać bardzo pasywnie. Ready for this? Dobra, przynajmniej mamy tą osłonę już teraz. Czy możemy zagrać trochę bardziej agresywnie? Ha!
Ja nie mogę, ale atak zdaszowałem z pewnością, kurde. No to jest jednak wysoki poziom trudności. Chyba pozostał nam dosłownie jakiś ostatni przeciwnik. Ten ile potrafi przetrwać? Chwila, moment. Dobra, nareszcie. I'm getting a feel for this. You certainly seem to be, yes. Did you find something? There's a ton of these ruins with no roofs, huh? Something must have hit the building's hull. You can say that again. Hard to imagine what could do that. No tak, czyli zawsze mamy jakieś dodatkowe materiały, chociaż szczerze mówiąc, chciałem zrobić przede wszystkim zdjęcie, które w tych ruinach było wcześniej wskazywane. A teraz akurat nie widzę takiej możliwości. Dobra, zawsze jakieś fajne materiały. Nie ma na co narzekać, ale to było chyba na tyle. Więcej raczej nie zrobimy. No taka ogólna eksploracja tego świata, nowej krainy, może kogoś to akurat zainteresuje, więc... Chciałem właśnie zobaczyć kilka rzeczy bardziej pobocznych. No raczej co, zbliżamy się do tej misji głównej. Mamy jeszcze ten zamek jakkolwiek... odszukać, odszukać, już go mamy w sumie na horyzoncie, ale... We have places to be. Copy that. Te jelonki raczej sobie zostawię na kiedy indziej. Z tego co pamiętam, to był dosyć solidny przeciwnik. Najbardziej by się jakiś domek teraz przydał, ale z której to było strony? Ktoś mnie jeszcze goni? W sumie z takimi już chyba walczyłem. Myślę, że najlepiej pójść trochę dalej. No zawsze jeszcze warto pozbierać materiały. No i co, wskakujemy wyżej. Może zobaczmy na mapie, gdzie mamy jakiś domek do odpoczynku, to by się super naprawdę przydało, ale nie widzę w ogóle takiej opcji, tędy dopiero. Może warto było w takim razie trochę skręcić. Akurat nie jesteśmy w jakiejś najlepszej sytuacji, trochę jednak straciłem. Dobra. Kto w ogóle wybudował takie domki? Wszystkie akurat są wolne. Yeah, yeah. Stay frosty. Got it. At last! Yes, very fortuitous timing, I must say. Let's go check that out. Always worth a look, just in case. No jeszcze macie opis tego zamku Wizori. Właśnie... Tak samo się w sumie nazywa jak sama kraina. A w sumie ostatnio się ulepszałem, więc odpocznijmy i zaraz pójdziemy sobie do tego zamczyska. Ciekawe, czy od razu zawalczymy z tą wiedźmą, czy to będzie aż takim prostym podejściem? I could catch a few more Z's. Be my guest. What was I gonna make again? No więcej leczenia. 12 to na stan obecny maksymalna ilość i... jeszcze trochę więcej zdrowia. Z pewnością się przyda.
Więc co, ruszamy do zamku. Break time's over. Let's get moving. Says the guy who can't even open the door to leave. Why would I need to? I have you. Mamy i ogromne wrota, czyli to jest główna misja fabularna, tędy z kolei, z kim ja się w ogóle pojedynkuję. A nie, to są zwyczajne zombiaki. To raczej jest mało fascynująca sprawa. Another gate. Quite possibly another ne'er-do-well lying in wait. Keep your wits about you. Zaraz, zaraz, mam zniszczyć aż tak wiele tych wszystkich latarni, to może zająć całkiem długo. Tak, najlepiej skupić się na latarni, ale zaraz będą mnie atakowały te zombiaki. Chyba zostało to już załatwione, chociaż zombiaki dalej się pojawiają. No ale zostawił jeszcze jedną latarnię, niech będzie i tak. Chyba już nic sam nie zrobią w tym ogniu. Nagle pojawiają się trochę mocniejsi wrogowie, to może być kłopotliwa sprawa. Druga latarnia zniszczona. No, skupmy się na tych, gdzie nie ma wrogów na samym początku. Jeżeli ktoś podchodzi, to wykorzystuje ten skill poboczny, zawsze ich jakkolwiek podbija. Dobra, trochę jednak oberwałem za pomocą tego ataku, dajcie spokój. Ciężka sprawa, w szczególności z tym bossem, on był trochę przerażający. Dobra, musimy być z daleka od tego bossa, a to z pewnością. A, to już zostało rozwalone. A no tak, czyli teraz muszę się pozbyć tych wszystkich wrogów. Dobra, jasna sprawa, chociaż tędy. A, czyli przy pomocy tego ataku dobijającego możemy się nawet uleczyć. Nie wiedziałem w sumie. To jest jakaś ważna sprawa chyba. No ja się domyślam, tylko problem polega na tym, ile tych przeciwników jest. Kurde, no muszę bardziej pasywnie zagrać. Ten jeszcze od tej trucizny. Jak to rozegrać? Time for my favorite. W
Tak, jeżeli teraz kogoś dobijemy, to będziemy mieli regenerację zdrowia, co jest super wartościowe. Dobra, zniszczyłem już tą latarnię, nawet nie wiem, chwila, moment. Chyba tak. Czyli teraz trzeba się skupić na przeciwnikach, nie ma nawet innej opcji, czyli na przykład na tym. Na niego super efektywna była trucizna, ale sam ten przeciwnik był bardzo ciężkim wyzwaniem. Miał tak dużo zdrowia, że nie wiem. Może za pomocą naładowanego ataku? Nie wiem, czy to jest jakieś super efektywne? Bo zawsze możemy dobijać. I teraz mamy leczenie. Kurde, że to też teraz dopiero to zaobserwowałem. Embrace the flames! Czy ja muszę się na tym wrogu w ogóle skupić, na czym to polega? Chwila, moment. Na przykład tu mi jeszcze pokazuje. Dlaczego tak to wygląda? Jeszcze bym tego nie rozwalił, rzeczywiście. Nie, czyli musimy jednak tego przeciwnika załatwić, nie ma innej opcji. No, niego najbardziej efektywna była trucizna. Ale to i tak dużo nam nie dodaje. Przeciwnik ma tak dużo zdrowia, że dajcie spokój. Nie, wydaje mi się, że ten przeciwnik jest trochę naprawdę OP. Ile on potrafi tutaj przetrwać, to jest naprawdę niesłychana sprawa. To mogę się skupić? Zaraz. No tak, ale problem polega na tym, że mamy jeszcze tych mniejszych wrogów, którzy są absolutnie porąbani. Mamy teraz chwilę czasu, zobaczmy. Tak, udało się jedno zniszczyć, teraz to drugie. Dobra, tylko ten mi został w takim razie, kurde, no nie! Dosłownie ostatni przeciwnik, ale on jest taki mocny, już nie ma żadnego leczenia. Właśnie trucizny trzeba skorzystać. Dobra, w ostatniej chwili, kurde no. Co za straszny przeciwnik. Może też muszę go nawalać przez jakieś chyba 15 minut. Ugh.
magic trick? Kurde, ale to było ciężkie starcie, ledwo co przetrwałem, już zero leczeń. No rany. Nareszcie. Dajcie spokój. Alright, let's move. Well, aren't we determined? Dobra, próba została załatwiona. Proceed with extreme caution, Frey. Or we could, I don't know, go around? Turning back is always an option. Jeżeli tak zaskoczymy, nie, to chyba nie jest dobrym pomysłem. Mamy i miasteczko. Alright, who builds a castle at the bottom of a hole? It is rather a unique look, isn't it? No teraz w każdym momencie przydałyby się materiały do leczenia. Albo jakiś domek, który akurat został nam dodany, wspaniale. Bez niego byłyby duże kłopoty. Tędy? A to jakieś materiały informacyjne, więc proszę bardzo, że ta kraina, w której teraz jesteśmy, chyba jest największa. Dobra. Could probably chill here for a while. Wonderful. I for one can't wait to take a load off. Take a load off what? All right, let's do this. Dobra, czyli standardowo kraftowanie leczenia. Dobrze, że pozbierałem sobie trochę więcej tych ziół leczniczych, dobra. No i to było na tyle. Jeszcze sobie odpoczniemy i pójdziemy na tą walkę chyba z bossem. Zobaczymy, czy to będzie aż takim prostym zadaniem. Czasami dostaje się do tego miasta nie jest równoznaczne z dostaniem się do tej wiedźmy. Trochę dłużej może zajmować. Up. Now. Oh, come on! 5 more minutes! Very ladylike. What, I can't even yawn now? Ha! Jeszcze mi jacyś wariaci gonią, ale nie wiem, czy to jest jakieś super ciekawe. Patrzcie na to, tam mam jakąś arenę interesującą na środku. Kurde, szalone ptaki, naprawdę? Patrzcie na tą lokację, to wygląda dosyć oryginalnie w porównaniu do innych miast w tym tytule. Oh, this one. Yup. Who are you trying to hit exactly? That fucker right there. Szalone kruki. No dobra, mamy automatyczne celowanie, jeżeli chodzi o konsolę, więc to wychodzi dosyć łatwo. Nie no, ale takie górskie miasteczko fajnie to wygląda. Nie wiem, co wy o tym sądzicie? Ten z kolei to te szalone kruki dalej. Ale no akurat nie są jakimś super mocnym przeciwnikiem. Chyba nie będę się jakoś na nich mocniej skupiał. Tędy z kolei. A co to jest? Zablokowane. I sometimes wonder how come a little guy like you makes such a good shield. We got this. So well. Much obliged. Well,
I'll finish the job. Nie wiem, jakim sposobem udało mi się to otworzyć tak akrobatycznie, ale daliśmy radę. A dobra, czyli to jest zrzucanie kością. All the way out here. Well, Frey, feeling lucky today? Guess it's my lucky day. Come at me now. Dobra, czyli mamy lepszą defensywę. Ciekawe, czy jakiegoś debuffa mógłbym otrzymać przy czymś takim. Instant death, od razu śmierć. Mamy aż tak nisko schoić? Chyba tak. Akurat jest jakaś dodatkowa arena, zobaczmy. Dobra, szykuje się po raz kolejny ciężki pojedynek. Looks like it's just me and you, tough guy. Let's get this out of the way. All right. Come on. A no tak, trzeba było się skupić na tych skrzydłach, jeżeli chodzi o tą, nie wiem, Valkyrię, czy tam jak to nazwać. Już chciałbym się na tym skupić chwilę, moment, ja nie mogę, tutaj się dzieje jednak całkiem sporo. A no tak, to jest bez sensu, przecież to jest ognisty wróg. Chyba te ataki wodne będą najbardziej efektywne. Ale moja magia nie jest na jakimś wysokim poziomie, jeżeli chodzi o tego przeciwnika. Tamten się leczy, ale to bez znaczenia, akurat na tym się skupiamy. O nie, on leczy jeszcze sojuszników! Dobra, to trochę gorsza sprawa. A to nie wiedziałem, że tak to funkcjonuje. Kurde, co za szalona jest ta dwójka, dajcie w ogóle spokój, no nie. Dobra, chyba się wolę na tym skupić, szczerze mówiąc. Chyba tego łatwiej będzie skontrować. Dajcie spokój, nie spodziewałem się, że ta walka będzie aż taka ciężka. Oni muszą być jakoś jeszcze zbufowani do tego, co mają zazwyczaj. Jeszcze się potrafią leczyć bez przerwy.
Dobra, przebite. Chyba to zostało nareszcie. Ale nie, na tego wroga nie możemy tak zaatakować tymi skillami ognistymi. Trzeba było się na tych skrzydłach jeszcze skupiać chyba nareszcie. O rany. Dajcie spokój, ta dwójka się tak dobrze uzupełniała. Wydaje mi się, że były jeszcze jakieś ulepszone te potwory. O rany. Well, that wasn't much fun. Right side, the way is clear. True. Shall we? Dobra, ale szczerze mówiąc, to wygląda trochę beznadziejnie, jeżeli chodzi o mój stan leczenia. W ogóle wolałbym się jakkolwiek uleczyć przed tym całym starciem, więc chwila, moment, zrobię jakąś szybką podróż chyba i zaraz tutaj wrócimy. Dobra, więc zdążymy się jakkolwiek uleczyć, ale problem polega na tym, że ta walka z tym bossem w takiej oto wielkiej wieży stawiałbym, że jeszcze to trochę zajmie. Więc to raczej zrobię w kolejnym materiale. A więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja, jak to będzie wyglądało w tym kolejnym materiale z walką z bossem, to tak, polecam zostawić lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące materiały. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.